zaczynamy kolejną przygodę, jedziemy właśnie na safari, jest godzina 6:30 czasu miejscowego. Spaliśmy jakieś 5 godzin, bo dopiero wczoraj dojechaliśmy do Gambii. No i z samego rana rozpoczynamy wycieczkę do Senegalu na safari, do rezerwatu Fatala. Później Wam trochę więcej o nim opowiem, no i przede wszystkim go pokażę. Potwierdzam, jest wcześniej rano. Pierwszy dzień w Senegalu. Wybraliśmy się na wycieczkę na safari do Fatali, do rezerwatu Fatali. Zanim Wam pokażę zwierzęta i w sumie głównie na tym filmie skupimy się na zwierzętach, to tylko Wam powiem, że nie jest to typowe afrykańskie safari. Jest to po prostu takie bardziej otwarte zoo, więc jeżeli typowe afrykańskie safari, to na pewno nie tutaj. Natomiast tutaj też zwierzęta biegają na wolności, też jeździ się po otwartym terenie. Zobaczymy też, jak to będzie wyglądało. Jesteśmy już po safari, udało nam się zobaczyć kilka gnu, dwie żyrafy, aligatora, żółwie na wejściu. W sumie to by było na tyle. Miały być jeszcze lwy, nie było. Nosorożec, jak widzieliście, był za ogrodzeniem, więc obstawiam, że po prostu jest na to darmo. Generalnie nie jest to typowy rezerwat przyrody, bardziej to jest takie otwarte zoo, gdzie jeździ się samochodem, jeepem, zwiedza i szuka zwierząt, nie zawsze się odnajdzie. Czy warto? Moim zdaniem nie. Natomiast jeżeli ktoś nadal z Was chciałby tam pojechać i zobaczyć, no to koszt z przejazdem z Gambii to jest około 500 zł, wtedy całodniowa wycieczka i możliwość szukania tych zwierzątek. Ja więcej niż zwierząt, to widziałem gałęzi na swojej twarzy, bo co chwilę jak jechaliśmy samochodem, to dostawałem mi po mordzie.